Tak, tak, Radio Conchita, słucham, słucham. Tak, Conchita. Radio Conchita. No słuchaj, kochani, już tyle miałam tych telefonów, że właściwie to może być jako Radio Maryja. Dlaczego? No dlatego, że u nas tak mówi. Tak, tak, tak. Ja jestem jako Maryja. Jestem jako Maryja. Miłość obchodzi. Nie, to wiesz, mój mąż. Tak, pół diabeł, jak on wygląda, no, pół diabeł. No, no tak, to jest mój mąż, to jest ten Woody Allen. Tak, i on występuje, proszę ciebie, wiesz, w jednej scenie. Tak, tak, tak. On występuje, ten Woody Allen. Tak jak głos lektora w kronice filmowej i w zasadzie taką prawdziwą scenę, gdzie wreszcie możemy dotknąć Leonarda w jakiś sposób, posłuchać, co on mówi, jaki on jest. I w zasadzie, teraz jak się zastanawiam na gorąco, to jest też bardzo słuszny wybór artystyczny, bo w czasie całego filmu jesteśmy jakby obok niego i on jest nieuchwytny, on jest bohaterem, któregoś nie możemy zapytać bezpośrednio. Tak, również, ale też przez to, że jest takim właśnie pustym naczyniem przybierającym tysiące twarzy, no po prostu nie jesteśmy w stanie dotknąć tego prawdziwego Leonarda, więc jedyna scena, w której naprawdę go dotykamy, scena hipnozy, kiedy wydaje nam się, że to jesteśmy u progu po prostu, przełom absolutnie no istotnego dla naszej bohaterki i bohatera. Woody Allen to przełamuje w bardzo charakterystyczny dla siebie taki ironiczno-złośliwy sposób. I Leonard mówi Eleonorze, że nienawidzi gotowania i nienawidzi naleśników. To jest rzut, kiedy ona nie ale ona całkiem dzielnie to znosi, prawda? Jak na psychiatrę to... Nie tyle jak na psychiatrę, to może dzięki temu, że jest psychiatrą, się biedna nie załamała po tej informacji. Ja bym powiedział, że generalnie jak na psychiatrę, bo psychiatrzy chyba mają jakby większe problemy niż inni. To chyba jest stereotyp, tak myślę. Może filmowcy mają jeszcze większe. Filmowcy na pewno oglądają więcej filmów niż inni. Czy psychiatrzy mają więcej problemów psychicznych? Nie wiem, nie sądzę. Ale jak już mówimy o tym przesłaniu tegoż filmu, jak jest to duże słowo, no ale tak właśnie Leonard Zelig mówi w filmie kilkukrotnie, że on właśnie chce być lubiany, że chce się wtopić w tłum. No i jakimś ukoronowaniem jest tego, co on mówi, jest odnalezienie go, bo Leonard w pewnym momencie znika, w nazistowskich Niemczech. No ja płakałam ze śmiechu, bo to było po prostu idealne, takie oczywiste, a tak doskonałe. No ja tutaj bym nie łączył tego z przesłaniem jeszcze, bo wiesz, ja mam przygotowane tutaj nie na przesłaniu, tak, na koniec jeszcze o formie musimy powiedzieć. Tutaj dużo, no tak, wydaje się to w zasadzie bardzo tak oczywistą, naturalną konsekwencją, kiedy Leonard pojawia się w towarzystwie najbardziej znaczących, wybitnych osobistości tego czasu. Mamy lata 20, później lata 30, czyli rodzący się faszyzm w Niemczech. No człowiek, który jest idealnym konformistą, można powiedzieć, no gdzież moglibyśmy go znaleźć, jak nie w faszystowskich Niemczech. Gdzie się poczuć może lepiej. Dokładnie, no tuż na trybunie, tuż obok Hitlera. A wracając do, jeszcze do formy, która jest absolutnie niezwykła, czyli rozmawiamy o tym, że jest to forma dokumentu, która jest absolutnie konsekwentnie przeprowadzona, czyli nie ma w zasadzie ani jednego momentu w filmie, gdzie to zostaje złamane, rozbite w jakiś sposób. Do nas oczko, tak, tak, że wiecie, to udawaliśmy trochę, nie, wcześniej, że to taki dokument, ale naprawdę robimy sobie trochę taką bekę. Nie ma tego, jest do końca, łącznie oczywiście z obowiązkowym napisem końcowym w rodzaju Leonard i autora mieszkają tam i tam. Żyją do tej pory. Tak, mają dwójkę dzieci. Dokładnie, czyli obowiązkowy taki element amerykańskiego filmu opartego na faktach autentycznych. To bardziej wykonałbym z cudzysłowie, to zgłaszam od razu do naszych purystów językowych. Tak, zgłaszam, ja też zgłaszam, wykonałem bez cudzysłowie. I jest to na poziomie montażowym, na poziomie koncepcyjnym, ale też na poziomie technicznym rewelacyjnie zrobione.
zrobione. Są tam ujęcia u niego, ale na Leonarda w towarzystwie Scotta Fitzgeralda, Josephine Baker, prezydentów ówczesnych Stanów Zjednoczonych, z autentycznych materiałów. Nie przyzwoicie autentycznie. I wygląda to niesamowicie i to bez absolutnie żadnej tutaj komputerowej techniki. W 1982 roku nie była ona w ogóle istniejąca w zasadzie tak naprawdę. To 10 lat przed Forrest Gumpem, który jest niezły. Jest niezły, tak oczywiście, i obwołany był takim kamieniem milowym technologicznym. Wszyscy pamiętamy ujęcia, gdzie Tom Hanks jest wkopiowany również w historyczny materiał. Ale szczerze, i to mówię jako ekspert, oczywiście bardzo poważny ekspert od efektów specjalnych, to jest wykonane dużo lepiej w filmie.